Jak ćwiczyć bardzo krótko, a jednocześnie schudnąć, poprawić nasz metabolizm, poprawić tolerancję glukozy, obniżyć poziom insuliny i poprawić komfort życia? Najlepszym sposobem są treningi, które nazywamy HIIT, czyli wysoce intensywne treningi przeplatane niską aktywnością. Badania pokazują, że tego typu treningi mogą być stosowane nawet minutę, dwie, trzy, cztery, pięć dziennie, ale nawet ta jedna minuta to jest taka duża intensywność, poprawiają naszą tolerancję na insulinę, na glukozę. A zatem, jeżeli chcesz poprawić jakość swojego życia, to oprócz tego, że chodzisz na spacer, postaraj się, żeby podczas tego spaceru na przykład był jednominutowy sprint. Te badania były robione na rowerku stacjonarnym. Daj znać, czy praktykujesz metody wysoce, intensywne, krótkotrwałe, a może preferujesz długotrwałe, a być może lubisz właśnie interwały.